Kamerting jest strategiczną grą mieszającą ze sobą elementy RPG. Produkcja została wydana 16 listopada 2021. Odpowiedzialni za nią deweloperzy to Warp Zone Studios. Swojego czasu GoCross dawał ten tytuł za darmo, a dziś nadeszła idealna okazja, aby go zrecenzować. Przyjdzie nam zarządzać górniczą kolonią, przekopywać w dół góry szukając nowych skarbów, walcząc z potworami i tworząc coraz to nowsze budowle. Gra w moim odczuciu jest bardzo skomplikowana, pomimo iż otrzymujemy kilka poziomów trudności i tak łatwo jest się pogubić. Całość jest w języku polskim i na starcie otrzymujemy szereg podpowiedzi, z czasem jednak wszystko rozrasta się do niewiarygodnych objętości, a my otrzymujemy coraz to więcej zadań. Pohandlujemy trochę z zaprzyjaźnionymi frakcjami, pozyskamy nieco wiedzy o samej górze, nauczymy rozmaitych profesji, powalczymy z wrogimi kreaturami wyskakującymi z każdej strony oraz co rusz stawiać będziemy nowe budowle. Zawsze trzeba dbać o poziom zdrowia krasnoludów, jak i zaspokajać ich potrzeby, te wykonując różne zadania co rusz się rozwijają, posiadają szereg rozmaitych statystyk oraz profesji, jedni specjalizować będą się w budownictwie jak i górnictwie, inni natomiast jako tragarze, gwardziści lub rolnicy. Aby szybko nie przegrać, kontrolować trzeba takie wskaźniki jak choćby energia, morale, zachłanność oraz głód. Każda postać jest tak naprawdę unikatowa i posiada swoje widzimisię. Krasnale dosyć szybko się uczą, zdobywając punkty doświadczenia. Te przydzielamy na specjalnym drzewku talentów. Te dzielą się na poszczególne kategorie i radziłbym, aby punkty dodawać w taki sposób, aby stworzyć mistrza w danym fachu, a nie średniego robotnika znającego się niby na wszystkim. Co chwilę powinniśmy ryć w ziemi i wykopywać nowe minerały, produkować w hutach i wytwarzać, tak aby mieć czym handlować, a co za tym idzie kupować produkty pierwszej potrzeby, takie jak jedzenie. Punkty wiedzy otrzymujemy za wykonywanie konkretnych czynności i spełnianie warunków misji. Znajdzie się tu chociażby nauka podstaw budownictwa, metalurgia, polepszenie stosunków handlowych, medycyna, kowalstwo. Z czasem to wszystko zacznie rozgałęziać się na bardziej zróżnicowane technologie. Po wielu godzinach zapoznamy się ze złożonym murowaniem, krawiectwem i szyciem odzieży, tkactwem, złotnictwem. Wyprawimy krasnoludów w ekspedycję na badania geologiczne. Udoskonalimy u nich sztukę szlifierstwa czy hartowania ostrych krawędzi. Prawdę powiedziawszy, nie doszedłem aż tak daleko, gdyż gra dosyć szybko staje się pieruńsko uciążliwa i skomplikowana. Dodatkowo co jakiś czas zostajemy napadani przez obce kreatury. Te niesamowicie szybko niszczą nasze budowle, a powolne krasnale, zanim do nich dobiegną, te zdążą sporządzić ogromne spustoszenie. Różne misje też są nam nachalnie wciskane. Co chwilę ktoś każe nam zbudować nowy obiekt, wytwarzać różne potrawy, zapełniać skarbiec lub konstruować nadzwyczajnie wyrafinowane przedmioty. Gdy posiedzimy kilka godzin i ogarniemy podstawy, wszystko powoli zacznie nam wychodzić. Stawiać będziemy kilkupiętrowe bunkry godne III Rzeszy, rozgałęziające się na wszystkie strony niczym mrowiska, połączone głównymi korytarzami, a także posegregowane na odnogi, w których mieszkać będą nasi pracownicy, ośrodki typowo przemysłowe, obszary skupiające na rolnictwie czy centra nauk ścisłych. Pamiętać trzeba, że wiele rzeczy jest tu nieprzewidywalnych. Kaprysy robotników rosną równie szybko jak ich poziom. Wiele rzeczy po drodze może pójść nie tak, zmuszając do wcześniejszego wczytania gry, czy w krytycznych momentach zaczynania wszystkiego od początku. Występuje tu masa bugów, które po prostu będą nas denerwować. Jednostki strasznie wolno reagują na polecenia. Niekiedy jakieś przedmioty nie chcą wytwarzać się z niewiadomych przyczyn. Mam wrażenie, że twórcy nieco przesadzili z opcjami i podkręcili wszystko do maksimum, robiąc tym samym tytuł dla niesamowicie niskiej niszy odbiorców. Grafika jest raczej prosta i umowna, w głównej mierze siedzieć będziemy w słabo oświetlonych podziemiach, czasami wyjdziemy na zewnątrz pohandlować, animacja jak i stawianie budynków prezentuje się okazale, dobre jest to, że otrzymujemy opcję manipulowania czasem, zatrzymując go całkiem lub znacząco podkręcając. Sam interfejs jest raczej czytelny, ale w niektórych przypadkach zawodzi. Wyznaczone obszary do kopania często są ignorowane. Robotnicy potrafią motać się na jedną i drugą stronę, nie wykonując rozkazów. Masa jest tu mniejszych lub większych niedoróbek. Przygotować trzeba się na długie czytanie opisów, zgłębianie meandrów rozgrywki, jak i studiowanie samouczków. Wrogów jest zaledwie kilka rodzajów. Będą to zazwyczaj jakieś pełzające zielone gluty, mięsożerne rośliny lub inne mniej lub bardziej podobne do siebie maszkarady. Muzyka w moim mniemaniu wypada słabo, non-stop przewija się ten sam motyw, który bardziej kołysze do snu niż zagrzewa do dalszej gry. W tej kwestii panuje absolutny minimalizm. Najczęściej w jaskiniach rozbrzmiewa echo uderzanych kilofów, huki młotów i kowadeł, zasapanych pracowników biegających z jednej strony mapy na drugą, a także brzdęki otwieranych okienek interfejsu. Czasami trafi się jakiś błąd w tłumaczeniu lub tekst na siebie najedzie, ale nie jest to aż tak bardzo rażące, aby się tym przejmować. Ścieżka dźwiękowa też nie buduje klimatu, jest po prostu dorzucona na siłę, dlatego nie ma się co nad nią rozwodzić.
Hammerthing mógłby być całkiem udaną strategią z ciekawymi dodatkowymi elementami RPG oraz survivalu. Niestety nieco tutaj przegięto i przekombinowano. Linia produkcyjna jest ze sobą ściśle powiązana. Do wytworzenia jednego przedmiotu trzeba zadbać o dziesiątki innych. Nie dość, że my wszyscy się w tym gubimy, to na dodatek jeszcze komputer, często nie wykonując naszych rozkazów lub po prostu je olewając. Przykładowo jeden krasnolud sobie zaśnie, drugi łazić będzie głodny i zły, trzeci zablokuje gdzieś między skałami i całą linię produkcyjną szlak trafił. Jestem raczej amatorem gier strategicznych, jednak wydaje mi się, że wiele funkcji nie działa tu tak jak trzeba. Ceny u handlarzy są niesamowicie zawyżone, a w naszych skromnych progach wiecznie panuje niedostatek. Nie polecałbym sięgania po ten tytuł, dlatego że jest to gra o zarządzaniu zasobami, a największą jej wadą okazuje się słaba sztuczna inteligencja. Po paru godzinach dosłownie topiłem się w morzu dostępnych opcji, a tytuł niczym fala tsunami zmiótł mnie swoim skomplikowaniem. Jeżeli chcecie spróbować swoich sił, proszę bardzo, jednak z pewnością będziecie tego żałować.